Paweł Oksanowicz, witajcie w programie Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muzo FM. W połowie czerwcowego, długiego weekendu. Zabieram was na wycieczkę na granicę województw mazowieckiego oraz lubelskiego do małej miejscowości, która ma poniżej 3000 mieszkańców. Będziemy mówić o biznesie, ale w kapitał społeczny. W jaki sposób można taką małą miejscowość rozruszać wokół pewnej idei? Ponieważ nie widzę u nikogo sprzeciwu, rozpoczynamy naszą wycieczkę. Nazywam się Łukasz Czepańczyk, jestem prezesem Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej w Stoczku Łukowskim. Czyli w mieście znajdującym się w województwie lubelskim. Ale administracyjnie, mentalnie i chyba komunikacyjnie dużo bardziej związanym z naszą stolicą i z Warszawą, bo jesteśmy na obrzeżu województwa lubelskiego, jesteśmy peryferiami dla tego województwa i tak też czasami jesteśmy traktowani, ale też i mieszkańcy patrzą bardziej w kierunku stolicy. Gdybyśmy mieli opisać Stoczek Łukowski, to jakie to miasto? To miasto z charakterem. Miasto, które ma taką duszę i duszę historyczną, bo to miasto, przez które przechodziło wiele zrywów narodowych, wiele bitew, potyczek i te ślady historii są w mieście obecne i widoczne, ale to też tworzy naszą tożsamość, tożsamość mieszkańców, którzy z tą historią się bardzo utożsamiają. Ja pamiętam taką pieśń patriotyczną, w której śpiewa się, że armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara. Czy to właśnie chodzi o twoje miasto? No to naszym nieszczęściem jest to, że w tej piosence nie dodano Stoczek Łukowski, ale tak, to chodzi o nasz Stoczek. A jest to nasz nieformalny hymn miasta, który jest w świadomości mieszkańców. Mieszkańcy bardzo dobrze znają słowa tej piosenki i muszę powiedzieć, że często na imprezach, w których uczestniczą mieszkańcy, w weselach, imprezach takich mniejszych domówkach, ale też i czasami na wyjazdowych, gdzie jest kilku mieszkańców Stoczka, o godzinie 12 w nocy wspólnie odśpiewujemy armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara, co na baczność, więc to jest taki z szacunkiem do tej pieśni, do tej historii. Nie wierzę w to, że młodzi ludzie, no załóżmy 20-kilkuletni, śpiewają na imprezach taką pieśń. Przed oczami teraz mam obraz, takie wspomnienie, gdzie byłem z młodymi osobami w wieku 16-18 lat na wizycie studyjnej w Warszawie, gdzie zwiedzaliśmy różnego rodzaju redakcje dziennikarskie, bo to był projekt dziennikarski i o godzinie 12 w nocy na rynku w Warszawie za pozwoleniem Straży Miejskiej wspólnie wszyscy na baczność odśpiewaliśmy właśnie armaty pod Stoczkiem, więc to nie jest w Stoczku nietypowy widok. Naprawdę młodzi ludzie bardzo chętnie odśpiewują i utożsamiają się z tą pieśnią. Kto wie, być może pod koniec naszego spotkania namówię się do tego, abyś zaśpiewał przynajmniej część refrenu tejże pieśni. A teraz porozmawiajmy o tym, jacy ludzie mieszkają w Stoczku. Często spotykam się z określeniem, że Stoczek Łukowski to miasto dzieci, młodzieży i emerytów. To dwie grupy społeczne, które są najbardziej aktywne w mieście, ale to jest związane z możliwościami, jakie oferuje rynek pracy w naszym mieście. Niestety większość osób pracuje poza miastem, pracuje głównie w Warszawie, w Siedlcach bądź w Łukowie i stąd właśnie te silniejsze połączenia komunikacyjne z tymi miastami. I Stoczek czasami staje się taką sypialnią, która też Warszawa, aczkolwiek no ta odległość 70 km jeszcze pozwala nam nie odczuć tego tak bardzo. No i te, jak mówiłem, te dwie grupy, dzieci, młodzież i seniorzy są najbardziej aktywne, co też widać w działalności społecznej, bo mamy aktywnie działający klub 50+ i wiele projektów młodzieżowych i wiele projektów integrujących te dwie grupy. A biznes, czy rzeczywiście wyniósł się poza Stoczek? Tak, wyniósł się poza Stoczek z tego względu, że my jesteśmy takim specyficznym miejscem San Marino administracyjnym, ponieważ miasto wyodrębniło się administracyjnie od gminy Stoczek Łukowski, więc same miasteczko, które liczy 2700 mieszkańców, jest niezależną gminą i stąd też tereny pod inwestycje są bardzo mocno ograniczone i ich po prostu brak, więc biznes jest obecny, ale jest obecny poza Stoczkiem. U nas pozostały kilka dużych firm, które zatrudniają kilkaset osób, ale aczkolwiek pozostali muszą szukać swojego miejsca poza Stoczkiem. A co to za firmy? Na przykład firma Stoczek, która zajmuje się przetwórstwem warzywno-owocowym, firma Fluidrut, w chwili obecnej drukarnia, która jest budowana pod Stoczkiem. A jak się żyje na co dzień w Stoczku? Ja zawsze w zestawieniu z Warszawą śmieję się, że w Stoczku, kiedy idę, wiem, komu mówię dzień dobry. To jest specyfika takich małych miasteczek, gdzie wszyscy się znają. Z jednej strony jest to... działa na plus, bo przy różnego rodzaju działaniach społecznych ten marketing szeptany, poczta pantoflowa bardzo duże ma znaczenie i wszyscy wiedzą, gdzie co się odbywa, gdzie możemy się spotkać, tak jak kiedyś niepotrzebne są komórki, żeby było wiadomo, gdzie możemy się spotkać. Natomiast z drugiej strony to też budzi
pewnego rodzaju problemy, tak, bo każdy każdego zna, ale każdy każdego też obgaduje, tak, więc jest taka pewnego rodzaju społeczna specyfika małych miejscowości. Z drugiej strony mieszkańcy Stoczka są bardzo dumni z tej miejskości. Ktoś kiedyś powiedział, że czym mniejsze miasto, tym większa duma z tej miejskości i to się odczuwa. W tej atmosferze, którą już opisaliśmy, powstało partnerstwo wspierane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Wypadałoby teraz powiedzieć o początkach tej właśnie inicjatywy. Dlaczego się zebraliście? Stoczek, Miasto Walki i Oręża to nasz wspólny projekt, w którym chcemy nasze miasteczko zrobić miastem tematycznym, oferującym samym mieszkańcom, ale też osobom spoza Stoczka, taki walor edukacyjny, informacyjny na temat tego, jak historia walk wyglądała w przeszłości, żeby każdy mógł przyjechać do naszego miasta, zobaczyć, jak wyglądała broń w poprzednich okresach historycznych, wziąć udział w warsztatach na temat chociażby, jak zmieniała się strategia wojenna. Więc mamy przygotowanych wiele działań, wiele pomysłów dla osób z zewnątrz, które by chciały z tą walką i z tym orężem w naszym mieście się zapoznać. A dlaczego w ogóle powstało takie partnerstwo? Partnerstwo powstało ze względu na tą właśnie dumę z tej historii Stoczka Łukowskiego. W partnerstwie połączyliśmy wiele instytucji, wiele podmiotów, które wcześniej realizowały różnego rodzaju inicjatywy i pomysły właśnie związane z naszym miastem, bo zaobserwowaliśmy, że wszystkie pomysły, które były realizowane wcześniej i dofinansowane przez PAF, miały jeden wspólny mianownik. To był właśnie Stoczek Łukowski, bo nawet kiedy tworzyliśmy musical, to scenariusz był oparty na obserwacji życia w Stoczku Łukowskiego. Jeżeli młodzież tworzyła kabaret, to program kabaretowy, to wiele skeczy nawiązywało do historii Stoczka Łukowskiego. Kiedy tworzono filmy, tworzyliśmy filmy o mieście, gry terenowe, wszystko dotyczyło miasta, więc to miasto przewijało się w wielu, wielu działaniach, w wielu, wielu projektach. No i zasługiwało na to, żeby partnerstwo właśnie tym miastem się zajęło, jego historią. Czy można stworzyć musical o jakimś patriotycznym zrywie naszego narodu? Taki właśnie powstał. To był mój pierwszy projekt, jaki realizowałem w mieście Stoczek Łukowski, kiedy wróciłem z zagranicy do swojego miasteczka i tam chciałem zamieszkać. Młodzież stworzyła projekt Kogucia Rewolucja, bo kogut jest naszym herbem. W ramach tego musicalu kogut za pomoc powstańcom listopadowym został osadzony w Alcatraz, bo to była taka surrealistyczna historia. No i kiedy dowiedział się, że w Stoczku źle się dzieje, że nie wszyscy pamiętają historię, kogut uciekł z tego więzienia, za pomocą młodzieży przywrócił porządek, rewolucję w Stoczku, która przywróciła ład i porządek w naszym mieście. Powiedziałeś przed momentem, że kiedy wróciłeś do kraju, czy należysz do pokolenia emigracyjnego? Ja bym powiedział, że obserwacyjnego. Nigdy nie wiązałem z wyjazdem swoim za granicę, a 3 lata przebywałem w Szwajcarii, gdzie pracowałem zarobkowo. Nigdy nie traktowałem tego wyjazdu jako coś stałego i nie, patrząc na swoją przyszłość, nie sądziłem, żebym w tym państwie pozostał. Natomiast ten okres pozwolił mi na zaobserwowanie, jak działają inne społeczności lokalne, jak wygląda aktywność lokalna właśnie w państwach zachodnich i kiedy wróciłem do siebie, ten kontrast, różnica w działalności społeczności lokalnej wyzwoliła we mnie energię do działania. No to porównajmy teraz te lokalne działania w Szwajcarii, a w Polsce. W czym Szwajcarzy są lepsi, a w czym gorsi od nas? Nie, ja nie powiem, że są lepsi, po prostu są inaczej nauczeni. Ta świadomość i poczucie właśnie własnej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie sprawia, że w małej miejscowości, w której ja mieszkałem, liczyła ona 800 mieszkańców, ale co tydzień było realizowane jakieś przedsięwzięcie, jakaś inicjatywa, choć od prostych wymiany jakichś niepotrzebnych rzeczy, takich wymiany garażowych, tak, po różnego rodzaju pokazy karate, strażackie, więc tam co tydzień coś się działo. Widać było, że ta społeczność chce coś robić, a z drugiej strony to nie były pokazy samych pokazujących dla siebie. Kilkaset osób przychodziło, oglądało to, widać było, że każdy z każdym rozmawia, więc ta taka bliskość i integracja wzajemna mnie bardzo uderzyła. Kiedy przyjechałem do nas i zobaczyłem, że ludzie mijają się, mniej rozmawiają ze sobą i jakby to jest naszym chyba takim niedostatkiem, że ludzie nie mają czasu na to, żeby zatrzymać się, porozmawiać, żeby wyjść na zewnątrz w weekend, poznać sąsiadów, tak? Czy to właśnie wtedy powstała decyzja o tym, aby zacząć działać lokalnie w swojej miejscowości? To na pewno był taki punkt przełomowy, bo jak wróciłem, musiałem też znaleźć nowy pomysł na siebie. Wcześniej nie pracowałem w Polsce, więc chciałem coś zrobić. Pracując w Urzędzie Miasta, miałem możliwość też obserwowania, jak wygląda to nasze społeczeństwo, małe społeczeństwo lokalne. No i to był właśnie taki impuls do pierwszych projektów społecznych, do pierwszych inicjatyw, a że one były
takim strzałem w dziesiątkę dla mnie, to on jakby stało się taką machiną samonapędzającą i jakby każdy projekt nakręcał kolejny i tak do dziś. Chciałbym, żebyśmy teraz poznali partnerów partnerstwa, którego jesteś liderem. Nasze partnerstwo skupia podmioty zarówno publiczne, jak Miejska Biblioteka Publiczna w Stoczku Łukowskim, Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, jak też stowarzyszenia inne, jak LKS Dwernicki. Jest to stowarzyszenie sportowe, aczkolwiek też zajmuje się działalnością taką bardziej społeczną, animacyjną. STS AWES, który też animuje społeczność lokalną. No i Towarzystwo Przyjaciół Stoczka. Co każda z tych organizacji wnosi swojego do projektu? No, chciałbym, żeby wnosiło wszystko to, co najlepsze i mam nadzieję, że tak będzie, więc podział jest jasno zadeklarowany w umowach partnerskich. Ośrodek Kultury zajmuje się warsztatami dla młodzieży. Miejska Biblioteka Publiczna w tym momencie gromadzi nie tyle co eksponaty, co zdjęcia, filmy, materiały do takiego wirtualnego Muzeum Historii Stoczka Łukowskiego. STS AWES oraz LKS Dwernicki zajmują się grami terenowymi, różnego rodzaju takimi eventami na zewnątrz skierowanymi dla młodzieży, które mają walor edukacyjny. Natomiast ja z kolegą, z Pawłem Waleckim, który jest, ponieważ jesteśmy też liderami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i stąd też jakby osobiście uczestniczymy w partnerstwie, koordynujemy to partnerstwo i zajmujemy się jego promocją na zewnątrz. Żeby powiedzieć teraz o działaniach, które będą pokazywały historyczne tło życia mieszkańców Stoczka Łukowskiego, musielibyśmy jeszcze poznać odrobinę historii, czyli te bitwy, potyczki, jakieś znaczące daty nie tylko dla mieszkańców Twojej miejscowości, ale i dla całego kraju. Zabrakłoby nam czasu, aczkolwiek szkoda, że nie możecie przejść się ze mną po Stoczku Łukowskim, bo śmiejemy się czasami, że to miasto, gdzie jest najwięcej pomników w przeliczeniu na mieszkańca. I idąc właśnie ulicami Stoczka, jest wiele miejsc, które oddają honor i cześć tym bohaterom z przeszłości i to on jakby wskazuje te najważniejsze daty w historii Stoczka Łukowskiego. Takim kluczowym i najbardziej znanym wydarzeniem w historii to właśnie bitwa pod Stoczkiem. Pierwsza zwycięska bitwa w Powstaniu Listopadowym. O tyle dla nas ważna, że w naszym mieście walentynki mają mniejsze znaczenie, a większe znaczenie ma właśnie rocznica, która ma miejsce 14 lutego 1831 roku. A kolejne? Kolejne to Powstanie Styczniowe z księdzem Brzuską na czele, później potyczki w czasie I wojny światowej, obóz Jaty w czasie II wojny światowej i kasanci Ostoi. Ci bohaterowie są obecni u nas i to czuć. Tak? Partnerstwo skupia się więc na czym? Chcemy zrobić z historii taki produkt marketingowy, który by przyciągnął do Stoczka osoby z zewnątrz. Ale nie osoby, które zainteresowane są tylko i wyłącznie przejazdem przez Stoczek, ale też zapoznaniem się z tą historią. Dlatego też mamy działania edukacyjne skierowane przede wszystkim do młodzieży. Tak jak już mówiłem, są to gry terenowe, na przykład, w których uczestnicy wcielają się w rolę partyzantów i mają do wykonania zadania, ale przy okazji tych zadań uczą się o historii i o tym, jak wyglądała faktycznie partyzantka podczas II wojny światowej, ale też poznają obiekty, budynki w Stoczku Łukowskim, które miały znaczenie w tamtym okresie. Mamy też warsztaty, gdzie pokazujemy, jak zmieniała się broń na przełomie wieków, na przełomie lat, używana podczas różnego rodzaju bitew i walk między państwami, czy w naszym wypadku z zaborcami. Więc jak wygląda partyzantka leśna, czego nie mogą wiedzieć my, mieszkańcy miasta? Ja myślę, że trochę zakłamało historię filmy niektóre, które pokazywały, że partyzantka to była taka działalność bardzo bohaterska i wiązała się z tym, że wszyscy siedzieli tylko i wyłącznie w lasach. Natomiast kiedy my rozmawiamy z różnego rodzaju weteranami, kombatantami, którzy opowiadają nam o tamtych czasach, to często była działalność nocna, a w ciągu dnia byli to zwykli mieszkańcy, którzy mieli swoje obowiązki, swoją pracę i tylko nieliczni byli ukrywani w lasach. Główną siłą partyzantki byli to zwykli mieszkańcy, którzy wieczorem udawali się do lasów na różnego rodzaju akcje. Aż trudno jest mi uwierzyć w to, że wszystko poszło tak idealnie, czyli teraz chciałbym podpytać o to, czy łatwo było skrzyknąć te organizacje, o których wspomniałeś przed momentem, wejść z nimi w umowy partnerskie, o których także dowiedzieliśmy się i wystartować w przedsięwzięciu, które ma jeden wspólny cel. Skłamałbym, gdybym powiedział, że było łatwo. Każdy z nas ma swoją wizję, jak to miałoby wyglądać. Każdy chciałby
jak najwięcej dla siebie. Też działka działalności społecznej czasami się nakłada pomiędzy różnymi rodzajami podmiotami w naszym partnerstwie, dlatego początek był bardzo trudny. Musieliśmy to rozgraniczyć, ułożyć, podzielić obowiązki. Z drugiej strony w stowarzyszeniach zazwyczaj jest też kadencyjność organów, które sprawiają to, że niektóre osoby zaczynają partnerstwo, a w trakcie zmieniały się na przykład prezes danego stowarzyszenia i taki zarząd musieliśmy od początku wdrażać w partnerstwo. Tak nam się też przytrafiło, bądź różnego rodzaju wypadki losowe, zdrowotne i często ta rotacja osób następowała, co dla nas było z dużym wyzwaniem i problemem, bo jeżeli partnerstwo szło przez kilka miesięcy i nagle jedna z osób wyskakuje i musimy wdrażać w nową, no to spowalniamy i ten czas musimy poświęcić dla tej osoby, żeby wytłumaczyć jej, wdrożyć i pokazać, na czym to ma to polegać. A czego Ciebie nauczyło jako lidera partnerstwa właśnie takie dogadywanie się w trakcie? Że za mało czerpaliśmy z własnych zasobów, bo każdy wcześniej działał sam, oczywiście były jakieś drobne partnerstwa, ale każdy działał sam, różnego rodzaju realizował inicjatywy, przedsięwzięcia, często mając pewnego rodzaju niedobory kadrowe, rzeczowe i szukaliśmy różnego rodzaju wsparcia, natomiast w ramach partnerstwa okazało się, że to wsparcie było bardzo blisko, że czasami ktoś potrzebował nagłośnienia, a nagłośnienie miał inne instytucje i wystarczyło się do niej zwrócić i partnerstwo pokazało, że nie było nic trudnego. Teraz zauważyłem, że poza partnerstwem jest realizowanych też kilka przedsięwzięć właśnie w partnerstwie i korzystamy z własnych zasobów. Jedni są mocni w animowaniu czasu wolnego, inni mają salę do dyspozycji ze sprzętem, więc ta wymienność zasobów jest chyba największą siłą partnerstwa. A podział środków, które służą na funkcjonowanie partnerstwa, jak przebiega? Oczywiście, tak, każdy chciałby coś mieć z tego partnerstwa, także w takim wymiarze materialnym i nie w znaczeniu jakichś korzyści majątkowych dla danych osób, ale chodzi o to o sprzęt na przykład, tak? Bo jest w partnerstwie lider, którym jest właśnie moje stowarzyszenie. W ramach partnerstwa zakupiliśmy bardzo dobry sprzęt nagłośnieniowy, tablicę interaktywną, no, która formalnie i fizycznie jest własnością naszego stowarzyszenia, aczkolwiek my już na wstępie partnerstwa podpisaliśmy też deklarację, że ten sprzęt, który był zakupiony, będzie bezpłatnie użyczany naszym partnerom w ramach partnerstwa, ale też i w przyszłości, tak żeby nie było, że on zostanie tylko i wyłącznie zawłaszczony przez jednego z członków partnerstwa. Teraz porozmawiamy o samych efektach. Od czego zaczęliście? Jaka była wasza pierwsza akcja? Do tej pory zorganizowaliśmy na przykład koncert pieśni patriotycznych, ale takich też pieśni śpiewanych przez żołnierzy na co dzień, podczas dodania sobie otuchy, więc nie były to bardzo też górnolotne, ale czasami właśnie takie proste do przyśpiewki. Zorganizowaliśmy bieg Armaty pod Stoczkiem, zdobywała Wiara, gdzie wziął udział blisko 600 osób, gdzie ten przebieg trasy był też związany właśnie z miejscami, które miały znaczenie historyczne w naszym mieście. Zorganizowaliśmy taki pokaz filmu o naszym mieście, ale o tym, jak wyglądały właśnie broń w poprzednich okresach historycznych. Zorganizowaliśmy także pokaz starych pojazdów wojskowych odrestaurowanych, bo naszym szczęściem jest to, że mamy też współpracę bardzo aktywną z osobą, która tym się pasjonuje i ma w swojej kolekcji dużą liczbę pojazdów właśnie motoryzacyjnych z okresu II wojny światowej. No a w ostatnim czasie między innymi jeden z naszych członków partnerstwa zorganizował festiwal motorowy, gdzie też ten temat historii był bardzo ważny, bo brało w nim udział wiele maszyn, właśnie motorów z okresu II wojny światowej, które były używane przez wojsko. Dowiedzieliśmy się już, czego nauczyły się wasze organizacje, czego nauczyłeś się ty podczas funkcjonowania partnerstwa. Teraz porozmawiamy o tym, jak ono wpłynęło na otoczenie. To znaczy, czy został zrealizowany cel, jakim jest marketing samej miejscowości, a po drugie, jak zmienili się mieszkańcy, czy w ogóle zmienili się? Ja myślę, że na to pierwsze pytanie trzeba byłoby zapytać kogoś z zewnątrz, natomiast ja sam jestem zaskakiwany przez niektóre osoby, kiedy jadę na pytanie, skąd jestem, mówię ze Stoczka Łukowskiego i staram się umiejscowić go, podając inne większe miasta, a osoby, które ze mną rozmawiają, mówią, nie, wiem, gdzie to jest, więc to dla mnie jest jakby
też pewnego rodzaju sukces. Nie wiem, czy to jest element tylko i wyłącznie lokalnego partnerstwa, pewnie nie. Natomiast ważne dla nas jest to, że coraz więcej osób z najbliższego otoczenia, z terenu powiatu łukowskiego, ale też i z powiatów przyległych, bo jak mówiłem, leżymy na samej granicy województwa lubelskiego, dzwonią do nas różnego rodzaju instytucje, szkoły, stowarzyszenia, które chcą skorzystać z naszej oferty, chcą przyjechać z młodzieżą, więc myślę, że ten marketing jest coraz lepszy i przynosi coraz większe korzyści, bo tych telefonów odbieramy coraz więcej. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, to ja to, co namacalne dla mnie, to, co widzę gołym okiem, to liczba osób, które biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Wcześniej widziałem taką postawę, która bardzo mnie irytowała w mieście, kiedy rozmawialiśmy nieformalnie na ulicy, rozmawiałem z różnymi osobami i one narzekały: w Stoczku nic się nie dzieje, nie ma gdzie wyjść, nie ma co robić. A kiedy my organizowaliśmy imprezę, przychodziło 15-20 osób, co budzi pewnego rodzaju złość, że my coś robimy, natomiast nikt nie przychodzi, a później narzeka. Teraz widzę, że ten trend się odwraca, coraz więcej osób wychodzi na zewnątrz, przychodzi. Myślę, że to jest związane właśnie z tym, że staramy się, żeby pokazać, że historia nie musi być nudna, że to może być coś fajnego, ciekawego, atrakcyjnego, coś, co może fajnie nam zagospodarować czas w weekend. A co takiego się wydarzyło, że ci ludzie zaczęli przychodzić na imprezę w Stoczku? To jest taka sama napędzająca się lawina zdarzeń, bo ktoś gdzieś pójdzie, mając chwilę wolnego czasu na imprezę, ma fajne odczucia, ma fajne wrażenia, przekaże ją, podzieli się z innymi, na kolejno przychodzi już ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i tak się to nakręca, ale też coraz więcej ludzi jest aktywnych społecznie w Stoczku i to mnie bardzo cieszy, bo to jest dla mnie największy wyznacznik. Powstały dwa kluby motocyklowe, które nie tylko zajmują się wyłącznie jazdą na motorze, co robi większość klubów, ale właśnie chyba ta działalność społeczna jest dla nich ważniejsza niż sama jazda na motorze, bo przejęli na przykład bardzo zniszczały amfiteatr, który stał się ich siedzibą. Teraz odbywa się tam szereg imprez. Dwa kluby trochę wzajemnie ze sobą rywalizują, ale na takiej pozytywnej stopie, bo prześcigają się w ciekawszych imprezach, a dla mieszkańców to tylko z korzyścią, więc to jest dla mnie też takim dobrym wyznacznikiem tego partnerstwa. Mamy też coraz bardziej aktywny na przykład klub 50+, który też z historią, nie tylko ze względu na wiek, ma dużo do czynienia, bo realizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty. Jednym z nich ostatnich był na przykład napisanie questu i to zrobiliśmy. To panie, które w wieku 50 paru lat i więcej, nie będę tu już z sympatii do nich mówił o wieku, ale panie na emeryturze siadły, po krótkim szkoleniu napisały quest, który został doceniony na zewnątrz, został umieszczony na stronie ogólnopolskiej z questami i dotyczy właśnie historii miasta Stoczka Łukowskiego. Wiem, że szykują kolejne inicjatywy. Myślę teraz o tym, że przydałaby się jakaś następna bitwa, żeby partnerstwo przetrwało, aby nie eksploatowało wciąż tych samych tematów. To znaczy o przyszłości teraz porozmawiamy. Jak sobie wyobrażasz dalsze działanie waszego partnerstwa? Znaczy, zgadzam się z tym, że dość już bitew i nie tylko ze względu na nasze bezpieczeństwo, ale może też tak humorystycznie ze względu na brak już ulic i miejsc na pomniki w Stoczku Łukowskim, bo tak pół żartem, pół serio powiem, że dowódcą bitwy pod Stoczkiem właśnie był generał Dwernickiego, a ja osobiście miałem to przyjemność, że mieszkałem na ulicy Dwernickiego, chodziłem do szkoły imienia Dwernickiego, w centrum miasta jest pomnik Dwernickiego, koło mojego domu jest rzeźba Dwernickiego, no i ze względu na moje takie hobby sportowe przez wiele, wiele lat grałem w klubie o nazwie Dwernicki, więc tak jak mówisz, jest ta historia jest mocno eksploatowana, natomiast takich historii i anegdot mamy bardzo dużo i mało czasu, żeby je opowiedzieć, ale jednym z takich najbardziej ostatnim czasie eksploatowanych przez nas jest historia kolonistów. To jest historia dzieci z Warszawy, które w 1944 roku przyjechały do Stoczka Łukowskiego, który był już, powiedzmy, w tej części wyzwolonej przez żołnierzy sowieckich i przyjechali na krótkie dwutygodniowe kolonie. Taką tajemnicą ich rodziców było to, że te dzieci zostały wysłane też między innymi ze względu na to, że szykowano się do powstania i ze względu na to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Wiemy, jak skończyło się powstanie. Te dzieci w Stoczku, mając na początku w planie przebywać dwa tygodnie, przebywały rok czasu. Przez rok czasu w Stoczku zajmowało się nimi między innymi małżeństwo aktorów, państwo byrscy, którzy poprzez teatr zarabiali na utrzymanie tej kolonii, a powiem, że z tego, co rozmawiałem z uczestnikami tej kolonii, to liczba dzieci w pewnym momencie dochodziła
dochodziła do setki osób. O tej kolonii powstał film, kiedy ja ze swoją ciotką właśnie rozmawiałam, że fajnie byłoby nawiązać kontakt z tymi osobami, które tu były na kolonii. Podzieliłem się tą refleksją też z moim kolegą, który działa na Centrum Smolna tutaj w Warszawie. On mówi do mnie, słuchaj, nade mną mieszka profesor Berski. Ja się zapytam go, czy może ma coś wspólnego z tą. Okazało się, że to był syn tych państwa. On osobiście, ten człowiek, Krzysztof Maria Berski, był najmłodszym uczestnikiem tej kolonii. I co dla nas było poruszające, ta grupa kolonistów trzymała się wiele, wiele jeszcze lat po wojnie. Spotykali się, bo mówią, że dzięki Stoczkowi zawdzięczają to, że żyją. I zorganizowaliśmy spotkanie w Stoczku, które mieszkańców z kolonistami. Taka najbardziej wzruszająca scena, w której samemu się oczy zaszkliły, kiedy jedna z kolonistek, bardzo dorosła kobieta w wieku 70 paru lat, mówiąc do mieszkańców, podziękowała za to, że kiedy miała 12 lat i była na kolonii, jedna z rodzin w Stoczku Łukowskim co niedzielę zabierała ją na obiad i dawała jej na koniec też dwie kanapki z jakimś marnym, powiedzmy, smalcem, tak, ale dla niej to było bardzo ważne, bo kolonia żyła bardzo skromnie, często głód to był największym problemem i ona z tymi dwoma kanapkami przychodziła do kolonii i dzieliła się tymi kanapkami, no i powiedziała, że z tego co pamięta, to w tej rodzinie była taka mała Zosia i proszę sobie wyobrazić, że na sali wstaje druga pani, która mówi, to ja jestem tą małą Zosią, no i obie panie przez pół godziny we łzach sobie przytulone wspominały te czasy, kiedy razem jeszcze w okresie II wojny światowej miały te pierwsze spotkanie. W jaki sposób można by określić zmianę społeczną, która nastąpiła pod wpływem działania tego partnerstwa? Czy zauważyłeś, że poprzez uaktywnienie społeczne mieszkańców Twojego miasta widać ich aktywność na innych polach, niekoniecznie podczas wspólnych imprez? No zdecydowanie tak. Dla mnie największym plusem jest zmiana w młodzieży. Bo kiedy organizowaliśmy różnego rodzaju gry terenowe, często spotykaliśmy się z taką odpowiedzią, że nauczyłem się więcej o swoim mieście niż przez kilka lat w szkole, bo wiemy wszyscy, że ta edukacja regionalna w szkole nie zawsze stoi na wysokim poziomie i nie ze względu może na chęci nauczyciela, ale ze względu na brak czasu, gdzie podstawa programowa jest ważniejsza od tej wiedzy właśnie o własnym środowisku lokalnym. To myślę, że odróżni nas od zachodnich społeczeństw, bo często śmiejemy się z Amerykanów, z ich niewiedzy na temat Europy, historii, natomiast oni może nie mają tej wiedzy, natomiast doskonale znają swoje miasto i swoje otoczenie. U nas jest chyba odwrotny problem. Często znamy bardzo dobrze historię Stanów Zjednoczonych, Europy, a nie znając historii własnego miasta. I według mnie młodzież dzięki właśnie naszemu projektowi zobaczyła, że ta historia jest naszym atutem, naszym plusem, że może przynosić korzyści, że nie musi być nudna. No i na pytanie, czy ją zaktywizowało? Zdecydowanie tak. Mamy w tym momencie już 3 liderów młodzieżowych programu Równe Szanse. To chyba największa liczba w całej Polsce na takie małe miasteczko. Mamy młode osoby, które samodzielnie inicjują działania, koordynują różnego rodzaju projekty, co dla mnie jest dużym sukcesem, bo ktoś kiedyś, jeden z moich kolegów powiedział, że no dobra, Łukasz, byś musiał wszystko koordynować. Ja cieszę się takimi projektami, gdzie mój udział jest bardzo niewielki, gdzie właśnie to młodzież przejmuje stery, bierze na siebie odpowiedzialność, a jeszcze bardziej się cieszę, kiedy to naprawdę wychodzi im bardzo dobrze i to z sukcesem dla nas wszystkich. Czujesz się liderem tego partnerstwa? Nie chciałbym się czuć liderem tego partnerstwa, bo nie byłoby to partnerstwo. Mamy się czuć jako partnerzy wszyscy. Oczywiście wiadomo, że niektórzy patrzą na nasz inkubator jako podmiot, który bierze na siebie największą odpowiedzialność. No i formalnie tak jest, więc w pewnym sensie jesteśmy liderem. Natomiast chciałbym, żebyśmy się czuli wszyscy odpowiedzialni za to partnerstwo, żeby nie było tak, że całość spoczywa na jednym podmiocie, bo to takie trochę jak w sporcie, tak, że jeżeli wszystko idzie dobrze, to wszyscy wygrywamy, ale jeżeli będzie porażka, to przegra tylko nasz lider, tak? Więc chciałbym, żeby ten sukces był dzielony na wszystkich, ale też problemy też były współdzielne dla wszystkich, bo myślę, że jeżeli razem do nich podejdziemy, to potraktujemy jako wyzwanie i wspólnie je rozwiążemy. Co rekomendować innym partnerstwom, innym, no może nie tylko liderom, ale innym działaczom lokalnym, którzy wychodzą w teren albo chcieliby zmienić coś w swoim otoczeniu, w swoich małych ojczyznach? Ja myślę, że pierwszą taką dla mnie wskazówką, którą nauczyło mnie to partnerstwo właśnie, to wychodzenie poza też granice własnego miasta. My na początku partnerstwa skupiliśmy się na podmiotach, które działają w Stoczku Łukowskim, które mogą coś wnieść, natomiast z czasem zauważyliśmy, że w
fajnie do partnerstwa i zaprosić też kogoś z zewnątrz. Dlatego my zaprosiliśmy między innymi Muzeum Regionalne z Łukowa, ale też staramy się i mamy już partnerstwo z jedną z firm, która bardzo dużych firm, która produkuje broń i która też będzie wspierała nasze partnerstwo. A dlaczego to jest wskazówka? Bo często osoby z zewnątrz inaczej patrzą na nasze miasto, na naszą społeczność. Widzą inne plusy, inne atuty. My w tych samych miejscach będąc, one nam powszednieją. Zaczynamy nie widzieć naszych atutów. Natomiast często właśnie takie podmioty z zewnątrz, osoby z zewnątrz dają nam energię, pokazują nam coś, co jest naszą mocną stroną, co dla nas jakby z biegiem czasu staje się czymś naturalnym. Na początku tego nagrania zasugerowałem, że byłbyś w stanie nawet zaśpiewać słynną pieśń pochodzącą ze Stoczka, jak to armaty zdobywała tam wiara. Nie wiem, na ile jesteś w stanie tutaj posunąć się w swojej wokalizie. Powiem szczerze, nie miałem piątkę z muzyki zaśpiew, aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej była ona za chęci niż za głos, aczkolwiek mogę zarecytować. Może zarecytować, tak. Właśnie. Więc armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękami czarnymi od pługa, panowie w stolicy palili cygara, radzili o braciach za Boga. To jest druga zwrotka pieśni Gdy naród do boju, bo to ona dotyczy Stoczka. No jednak dostało się trochę stolicy, chociaż musimy też zauważyć, że ta rozmowa nagrywana jest właśnie w stolicy. Ty, rodowity stoczkowianin, przebywasz bardzo często tutaj. No, mogę powiedzieć, że w interesach społecznych, bo nie jest tajemnicą, że jedną z armat, które zdobył generał Odwernicki podczas bitwy pod Stoczkiem, została jedna z armat przesłana właśnie do stolicy, więc czasami się śmiejemy, że napiszemy list do pani prezydent, żeby oddała nam naszą armatę, której brakuje de facto w mieście i właśnie te armaty są takim symbolem naszego miasta i chcielibyśmy, żeby kiedyś w przyszłości stanęła jej replika w centrum miasta, co byłoby takim też fajnym wydarzeniem. No, jeśli jeszcze tylko znajdziecie tam miejsce. Łukasz Szczepańczyk, inkubator kreatywności społecznej ze Stoczka Łukowskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania programu Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzo FM w kolejny weekend. Paweł Oksanowicz, bye bye.